pani Anna Bryłka, Konfederacja. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Która zajmuje się polityką europejską w klubie parlamentarnym Konfederacji, w klubie poselskim. I temat, który nie tylko Konfederacja obchodzi, ale chyba wszystkich rolników w Polsce, czyli wczorajsza decyzja Komisji Europejskiej o uruchomieniu bezcłowego handlu z Ukrainą z pewnymi limitami. No i od razu pytanie, czy to jest sukces polskiego rządu, to co przedstawiła wczoraj Komisja Europejska? No znaczy tak, ja powiem może krótko i zwięźle, że niestety, ale od 2022 roku, w momencie kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, Unia Europejska poszła w kierunku po prostu liberalizacji handlu między Unią Europejską a Ukrainą. Pierwsze rozporządzenie w sprawie otwarcia unijnego rynku weszło w życie w 2022 roku, kolejne w 2023 roku. No i teraz to rozporządzenie, które wczoraj zaproponowała Komisja Europejska, bo ja nadmienię, że ono musi jeszcze zostać zatwierdzone przez Radę Unii Europejskiej i przez Europarlament. Dokładnie tak. I ono wejdzie w życie 6 czerwca, znaczy w czerwcu tego roku i będzie na kolejny do 2025 roku obowiązywało. Natomiast no oczywiście, że to jest... Ale to się zatrzymamy, pani dyrektor. W takim wypadku, co się dzieje do czerwca? No jest normalne. Mamy na poziomie polskim. Obowiązuje teraz rozporządzenie ministra technologii z 15 września 2023 roku, które zakazuje importu tych czterech towarów. Tylko zbóż. Tylko zbóż. Więc mamy swobodny wóz cały czas mięsa drobiowego, jaj, ale też innych towarów, o których ja wielokrotnie mówiłam, które owoce zalewają miękkie, polski rynek. Miód na przykład. Koncentrat jabłkowy. Jest kilkanaście takich towarów. Ta liczba towarów niestety będzie się cały czas zwiększać, no bo obserwujemy to, co się dzieje na Ukrainie i troszeczkę to wygląda tak, że Unia Europejska pomimo pokoju zwija swoje rolnictwo, a Ukraina pomimo wojny rozwija swoje rolnictwo. I tak to wygląda. Wiemy, że Ukraina wykupiła cały materiał siewny buraka cukrowego w Europie. To oznacza, że kolejny rok będzie rekordowy, jeśli chodzi o eksport cukru z Ukrainy, no bo też Ukraina szuka. Ukraińskie agroholdingi szukają po prostu kolejnej luki na międzynarodowych rynkach, gdzie mogą po prostu konkurować. No dobrze. Konkurencję wygrywają na rynku cukru również. Mówi pani o zaniedbaniach. Ja się na chwilę przedzierzgnę w obrońcę poprzedniego rządu, który najpierw zmusił, czyli sami tak twierdzą politycy PiS-u, zmusił Unię Europejską do wprowadzenia embarga, a potem, kiedy Unia Europejska pod wpływem, wszyscy mówią, miało być no przedłużone, ale zadzwonił do Ursuli von der Leyen prezydent Ukrainy Władimir Zełenski i namówił ją na ostatniej prostej, żeby jednak embargo zniosła. Kiedy to się stało, to Polska, nie tylko Polska, wprowadziła własne embargo, łamiąc przepisy o jednolitym handlu w Unii Europejskiej. Panie redaktorze, ale w międzyczasie rząd PiS-u zgodził się na to rozporządzenie, o którym mówiłam i w 2022 roku, i w 2023 roku. Więc tutaj ja mam o to największe zarzuty wobec PiS-u, bo mimo tego, że były protesty rolników, mimo tego, że obserwowaliśmy rozregulowanie polskiego rynku, zresztą my to obserwowaliśmy już w momencie też umowy stowarzyszeniowej, że niektóre towary, że Ukraina wykorzystywała pewne luki w umowie stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Ukrainą i wprowadzała tutaj poza regulacjami swoje towary, na przykład w kawałku mięsa wycinając kość. Tak? Były jakieś ruchy, a obecny rząd jak sobie radzi? Politycy obecnej koalicji rządzącej, w gościem programu był Krzysztof Paszyk z PSL-u, mówił, no tylko 7 tygodni, mniej niż 2 miesiące, niewiele mogliśmy zrobić, no ale miała być szybka reakcja. Ten kompromis, który jak na razie do czerwca daje Eldorado, w sensie żadnych zastrzeżeń, żadnych obostrzeń, potem limity, no ale sposób wyliczania limitów drobu, jaja, cukier i to jeszcze wyliczanych na zasadach, które zdaniem wielu polskich rolników niczego nie zmienią. Tak, no bo to oczywiście limity są wyliczane na podstawie roku referencyjnego, do którego wzięto sezon 2022-2023, czyli w momencie, kiedy import z Ukrainy był rekordowy, więc to jest pierwszy zarzut. Drugi zarzut jest taki, że dotyczy to tylko trzech towarów, ale ja przypomnę, że w poprzednich rozporządzeniach również były klauzule ochronne. Ja nie mam w ogóle wątpliwości co do tego, że żadna klauzula ochronna unijnego rynku nie zadziała i będzie wyglądało to na poziomie Unii Europejskiej tak, że będzie to i jest to cały czas przedstawiane jako jakiś sukces, nie ma żadnego sukcesu i bardzo dobrze, że dzisiaj rolnicy europejscy protestują w Brukseli, protestują pod Parlamentem Europejskim i mam nadzieję, że ten sygnał zostanie zauważony, bo problem importu artykułów rolno-spożywczych z Ukrainy nie dotyczy już tylko krajów przyfrontowych, dotyczy już w tym momencie całej Unii Europejskiej i tak jak teraz francuscy rolnicy akurat w ostatnim tygodniu chyba najbardziej
widoczni w całej Europie ze swoimi protestami, oblężenie Paryża i tak dalej, właśnie podnoszą problem regulacji, podnoszą problem Europejskiego Zielonego Ładu i podnoszą problem importu artykułów rolno-spożywczych z krajów trzecich, czyli Ukrainy i krajów Mercosur. I to jest właściwie konkluzja tych wszystkich protestów w całej Europie, które szybko się nie skończą. 9 lutego jest zapowiadany kolejny protest polskich rolników, więc mimo tego, że Komisja Europejska wczoraj zapowiedziała pewne złagodzenie polityki klimatycznej w zakresie rolnictwa, to nie uspokaja rolników. Ja się wcale nie dziwię, że nie uspokaja, bo po prostu w pewnym momencie Unia Europejska sądziła, że rolnicy są na tyle naiwni, że po prostu uwierzą w to wszystko. Nie uwierzyli i bardzo dobrze, że nie wierzą w te zapewnienia, bo ja też nie mam żadnych wątpliwości, że to są tylko deklaracje, a faktycznie niestety podejmowane decyzje prowadzą do zlikwidowania europejskiego rolnictwa. Dobrze, a te limity te są wprowadzone. Przykład cukier. Cukier z Ukrainy do Europy wjechało w roku 2021 17777 ton cukru. Tak, w roku 2023 to jest 468 tysięcy ton. Ponad prawie 469 tysięcy ton. Niespełna 18 tysięcy do niespełna 470 tysięcy. Tyle wzrósł import cukru między rokiem 2021 a 2023. Jak rozumiem, ten poziom limitu będzie wyliczany w ramach tego, tak, z tego 2023 roku. Tak, dokładnie tak. To, jak rozumiem, to nie jest żadna ochrona także dla polskiego rynku. Oczywiście, że to nie jest żadna ochrona. To są jeszcze gorsze warunki, które obowiązywały na podstawie umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Ukrainą, która została przyjęta tak w 2014 roku. Bo limit na podstawie tamtej umowy, która teraz jest jak gdyby zawieszona, tak, no bo obowiązuje ta liberalizacja handlu, to było 20 tysięcy ton na całą Unię Europejską. Pan redaktor słusznie zauważył, że do całej Unii Europejskiej w 2023 roku wjechało ponad 400 tysięcy ton, z czego 10% trafiło do samej Polski. No to proszę sobie wyobrazić, że do Polski trafiło dwa razy tyle cukru, jaki był kontyngent wyznaczony na całą Unię Europejską. No to jest obraz skali zalania europejskiego rynku przez towary rolne z Ukrainy. Po prostu my jesteśmy też w stanie oszacować i wielu ekspertów nie jest w stanie oszacować potencjału, jeśli chodzi o produkcję żywności na Ukrainie. Tam jest po prostu właściwie niemierzalny ten potencjał, tak? Niemierzalny ten potencjał. I z każdym rokiem po prostu tej liberalizacji i to będzie się to pogarszać, dlatego też, że Ukraina po prostu uzyskała swobodny dostęp do intratnego rynku, tak? Już nie musi zabiegać o jakieś rynki afrykańskie i tak dalej, ma swobodny dostęp do unijnego rynku, gdzie nie ma tylu problemów, gdzie to jest stabilny rynek, gdzie to jest przewidywalny rynek, gdzie może sobie swobodnie konkurować, gdzie też nie musi spełniać tych wszystkich wyśrubowanych norm, które muszą spełniać rolnicy w Unii Europejskiej, które muszą spełniać producenci żywności, no i cały przemysł rolno-spożywczy. Bo to nie dotyczy tylko rolników, to dotyczy również całego przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, który musi konkurować z ukraińskim. I pan redaktor na początku zauważył, że to ten temat interesuje tylko rolników. Ja nadmienię, że ten temat powinien interesować nas wszystkich, czyli konsumentów również, dlatego że no niestety uzależnienie się od importu żywności jest utratą jednego z bardzo ważnych filarów bezpieczeństwa narodowego, jakim jest bezpieczeństwo żywnościowe, a w tym kierunku, w tym momencie zmierza do tego właśnie polityka Unii Europejskiej. To proszę jeszcze powiedzieć, pani dyrektor Anna Bryłka, Konfederacja, proszę powiedzieć, co dalej z embargiem, bo dzisiaj rano polityk PSL-u, szef klubu parlamentarnego PSL-u, Krzysztof Paszyk, powiedział, że embargo nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jeszcze we wrześniu Władysław Kosiniak-Kamysz apelował do rządu o rozszerzenie embarga. Dokładnie. Jak to będzie z tym embargiem? Co teraz będzie robił rząd centrolewicowy? Panie redaktorze, embargo jak najbardziej powinno zostać rozszerzone i w momencie, ja przypomnę, że wobec tego embarga Komisja Europejska nie uruchomiła przecież procedury naruszeniowej wobec Polski. Więc chociaż mówiąc szczerze, to powinna, jeżeli by tak traktować poważnie prawo europejskie, to akurat miałaby rację. Tak, to powinna uruchomić, takiej procedury nie uruchomiła, więc tutaj PSL ma po prostu nieścisłą agendę wobec tego tematu, dlatego że, no, tak jak pan redaktor słusznie zauważył, jeszcze we wrześniu mówili w czasie kampanii wyborczej, że embargo należy rozszerzać. Teraz, jak widać, po trochu wycofują się z tych słów. Natomiast ważna rzecz, która jest do odnotowania. Komisja Europejska też wywiera presję na rząd polski, żeby podpisać jakąś dwustronną umowę między Polską a Ukrainą. Premier Donald Tusk mówił, że powinna być ona wzorowana na tej umowie ukraińsko-rumuńskiej, tylko ja nadmienię, że rumuńscy rolnicy również protestują, dlatego że ta umowa miałaby dotyczyć licencji eksportowych. Tylko z tego ostatniego posiedzenia, które
posiedzenia, spotkania, które się odbyło między Ministerstwami Rolnictwa Polski i Ukrainy, no wynika, że te licencje eksportowe miałyby być bez żadnych ograniczeń wolumenowych. To znaczy, że nie byłoby w ogóle żadnego limitu importu, tak? To znaczy, ono byłoby jak gdyby akceptowane przez stronę polską. No ale Polska musiałaby wystawić licencję i poprzez to mogłaby ograniczać liczbę podmiotów mogących eksportować na rynek polski. Panie redaktorze, ja moim zdaniem, gdyby doszło do podpisania takiej umowy, a widać, że Komisja Europejska chce, żeby to zostało troszeczkę przesunięte na poziom dwustronny, mimo tego, że to jest niezgodne ze wspólną polityką handlową, żeby zdjąć tą odpowiedzialność też z Unii Europejskiej. Natomiast ja moim zdaniem to będzie bardzo podobna sytuacja, jaką mieliśmy w momencie właśnie tranzytu, gdzie minister rolnictwa, jeszcze wtedy wicepremier Kowalczyk, przyznał, że tranzyt to fikcja. I obawiam się, że z licencjami eksportowymi byłoby tak samo. Zresztą wyniki kontroli NIK z grudnia zeszłego roku pokazały, jak wiele nieprawidłowości miało miejsce w związku z importem zboża. Jaki proceder w ogóle korupcyjny na stronie ukraińskiej, gdzie laboratoria, inne urzędy wydawały po prostu certyfikaty, które nie miały pokrycia w rzeczywistości. Więc to jest dużo bardziej skomplikowany problem i na pewno nie zgodziłabym się nigdy na to, żeby to było w formie właśnie takiej dwustronnej umowy i właśnie takich licencji. Na to się nie powinien zgodzić polski rząd. To zobaczymy, jak dalej będzie to wyglądać. Czyli jak na razie, co się... W jakim punkcie jest polski rząd i co się właściwie dalej stanie z embargiem? Bo tutaj też są różne głosy. Wiceminister Kołodziejczak mówi, że embargo jest i będzie utrzymane. Inni politycy mówią, że trzeba będzie z niego zrezygnować, bo jest niezgodne z prawem europejskim. Ja nadmienię, że to embargo, to rozporządzenie dotyczące zakazu importu jest wydawane przez ministra technologii, bo to Ministerstwo Technologii odpowiada za handel i to Ministerstwo Technologii między innymi rozwoju będzie głosowało na Radzie w sprawie tego rozporządzenia. Więc no, w tym momencie jesteśmy w takim punkcie, że to embargo na te cztery towary obowiązuje, że obowiązuje rozporządzenie o liberalizacji handlu z 2023 roku i ono będzie obowiązywało do początku czerwca 2024 roku. No i zobaczymy, co się będzie działo teraz na forum Unii Europejskiej. No, bo to, co jest jeszcze do zrobienia, to co jeszcze można zrobić, tak? No to szukać po prostu koalicji państw, które zagłosują przeciwko temu rozporządzeniu. No i to jest duże zadanie dla obecnego rządu, żeby taką większość w Unii Europejskiej zbudować. To jest bardzo trudne, natomiast to nie jest tak, że to jest niewykonalne. No ale tylko trzeba bardzo chcieć i trzeba umieć używać dobrych argumentów. To, czego brakuje ze strony polskiej, to, czego brakowało w poprzedniej kadencji i to, czego brakuje w tej kadencji, czyli brak posługiwania się danymi, brak pokazywania skutków otwarcia unijnego rynku na towary rolne z Ukrainy. Po prostu brak danych, brak przedstawiania tych danych, brak dobrej argumentacji. Tego brakuje. Tego na pewno brakuje. I czekamy na takie, także polskie rolnictwo czeka na takie rozwiązania, o czym mówiła Anna Bryłka, dyrektor do spraw europejskich w klubie parlamentarnym Konfederacji. Pani dyrektor, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.